Dobra, jesteśmy w Wysuchu. Skończyliśmy i pierwsze od czego zacznę. Pierwsze od czego zacznę to. I tak nie korzystam z tego karabinu szturmowego, ale. O! Ale co na kroga, to niekoniecznie. Dobra. Jeżeli coś chciałem zrobić, to sobie tutaj. Przejść aż! O! Wow! Co mogę zrobić? Ja bym poszedł sobie po. Wspominałeś kolejne widma. Celność, zwiększa żywotność, regeneracja. Pójdę sobie trochę tu. I podbiję sobie zdrowie. I pistolet, dobra. I teraz idziemy pogadać z Rakni chyba. Najprawdopodobniej. Chyba tak. Co do... Ta służy nam za głos. My nie umiemy śpiewać. Nie tak nisko. Wasza muzyka jest... Tak, Rakni byli telepatyczni. Przynajmniej chyba królowe. Kim jesteś? Jesteśmy matką. Śpiewamy tym, których pozostawiliśmy za nami. Dzieci, które na zawsze umilkły. Jesteśmy Rakni. Rozkazałaś swoim Rakni wymordować zespół naukowców? Nie. Byliśmy tutaj zamknięci. Dzieci znalazły się poza zasięgiem naszych pieśni. Utraciliśmy je. Nastała cisza. Dzieci, którym daliśmy życie, zniknęły zanim nauczyły się śpiewać. Zastąpiła je cisza. Jeśli ścigasz Benezję, zakończ cierpienia dzieci. Nie można ich ocalić. Teraz mogą tylko niszczyć. Skoro tak mówisz... To smutne, ale konieczne. Rób, co musisz. Zanim rozprawisz się z naszymi dziećmi, staniemy przed tobą. Co zaśpiewasz? Uwolnisz nas? Czy znów mamy zniknąć? Rakni to zagrożenie dla całej galaktyki. Tamte zbiorniki wypełnione są kwasem. Jeśli wymknie się spod kontroli, kwas ją rozpuści. Popełnili błąd. Pozwolili, by kroganie posunęli się za daleko. To szansa dla nas, by dać jej zadośćuczynienie. Ona nic nam nie zrobiła. Twoi towarzysze usłyszeli prawdę. Możesz nas uwolnić lub sprawić, że nasz lud znów stanie się wspomnieniem. Uwolnię. Nie zniszczę całej waszej rasy. Odejdziesz wolna. Dasz nam szansę, by komponować od nowa? Zapamiętamy to. O twoim przebaczeniu śpiewać będziemy naszym dzieciom. Dobra. Co mam jeszcze na tej planecie do roboty tak w ogóle?
Zajmie się Ultralabami. Aha, dobra. Jeszcze rak nie żyją w Ultralabach. Którędy muszę iść? Muszę iść tutaj w prawo. Dobra. Pójdę do Ultralabów, pozabijam Rakni i po sprawie. Czemu nie mogę wejść do Ultralabów? Aha, dobra, czyli mogę wejść tam na górę. Dobra, okej, nieważne. Nie pytałem. Okej. Jarosław Perkowski? What? Co do chuja? Wy przyszli zabezpieczyć sytuację. Jeśli przez zabezpieczyć rozumiesz ubić każdego bydlaka, to tak. Jestem pewien, że jesteście twardzi, soldacie. Ale to, co się tu stało, to nasza wina. Rozumiecie? Wypuściliście je? Kazali, to zrobiłem. Binary Helix znalazła jajo. Było w opuszczonym statku, dryfującym przez tysiące lat. To był Rakni statek, a w środku zahibernowane jaja. Coś wykluło się z tysiącletniego jaja? Tak. Wylazła zamrożona caryca paskud. Cud, że przeżyła te stulecia. Te sabaki z Binary Helix planują sklonować rakę. Chcą produkować je masowo. Te sabaki, o Boże. Ale kiedy tu dotarli, okazało się, że to nie jest zwykle jajo. To caryca Rakni. Gdy złożyła jaja, przenieśli ją do stacji szczelinowej. Myśleli, że bez niej zdołają oswoić młodych. Nie. Oczywiście się mylili. To było kiepskie posunięcie. Myślę, że bez carycy Rakni nie rozwijałby się właściwie. Ona powinna je kontrolować umysłem, a te Rakni są nieokiełznane. Musimy tylko sprowadzić ją tutaj. Nie, to, wybaczcie, ale to nie podziała. Tych Rakni nie da się uratować. Eutanazja, nic więcej. Ja dumaj już to. Oczyszczanie neutronowe załatwi sprawę. Jak włączyć oczyszczanie? Sterowniki uzbrajania są w pobliżu. Musisz tylko wetknąć klucz. Wtedy podam Majrze kody z... No, hejo. No... To po oczyszczaniu neutronowym. Bez kodów to ja chyba tak średnio cokolwiek zrobię. Więc... Dobra. Załatwiona. O, spory. Dobra. Chyba musimy iść tu. Łączę. Mam pełny dostęp do ośrodka i jestem do twojej dyspozycji. Włącz oczyszczanie neutronowe. Nie mogę tego zrobić bez kodu upoważniającego. 6... Kod niepoprawny. Proszę zgłosić się do ochrony w celu przesłuchania. Włącz oczyszczanie neutronowe. Nie mogę tego zrobić bez kodu upoważniającego. Kto dysponuje kodem? Każdy z członków zarządu Binary Helix. Idziemy dalej. Wylogowuję cię. Szkoda, że gość akurat zginął. A nie, on jeszcze żyje. Chyba. A nie, ale zdobyłem kod, nieważne. Nie przewidziałem tego, że będzie można z jego złog zebrać kod, ale okej.
WUI aktywna. W czym mogę pomóc? Włącz oczyszczanie neutronowe. Nie mogę tego zrobić bez kodu upoważniającego. Kod brzmi 875-020-079. Wprowadzić kod Omega. Potwierdzono. Wykonanie kodu Omega za 120 sekund. I co mam teraz spierdzielać? Okej. Okay. Czy ja mam uciekać ze stacji, czy jak? Bo ja już nie rozumiem. Aha! Spoko. Załatwię to w inny sposób. To jestem w dupie. Myślałem, że łatwiej to w taki sposób po prostu przebiegnę, ale jednak chyba nie. Znów. Ajajaj. Zarena nie da się powiedzieć. No gdzie? Jego światło wypełnia mój umysł. Wszystko jest jasne. Więcej się spodziewałem po komandosach Asari. Nie zdradzę go. Ja pierdolę. Szept Sarena nadal. Miałam odnaleźć lokalizację przekaźnika masy Mu. Rozumiem. Wydobyłam lokalizację. Musisz przekazać mi te informacje. Nie musisz. Matko, ja nie. No nie. Dobra, będę się zdechła. Dobra. Ja pierdzielę. Wciąż to słyszę. Matko, dobranoc. Czy da się pocinąć? Pocinąć, przewinąć. Że będzie. Po prostu ja pierdzielę. Kolejny poziom. Super! Zaproszę w szklanie widma. I w zdrowie. I w snajper, co sobie pójdę tym razem. Dobra, pogadam z Rakni. No tak, rozpocząłeś na taki sam sposób, jak go zakończyć. Super. Służy nam za głos. My nie umiemy śpiewać. Nie tak nisko. Wpakowaliśmy w niego tyle plazmy, że już dawno powinien eksplodować. Ten statek walczy o przetrwanie. Nie jesteś... Jesteśmy... Ma... Jesteśmy... Rakni. Rozkazałaś nie. Swoim... Dzieci, którym... Jeśli ścigasz Benezję, zakończ cierpienia dzieci. W porządku. Co zaśpiewasz? Raknij to zagrożenie. Twoi towarzysze. Uwolnij. Dobra, jesteśmy. Zapiszę najpierw, bo po prostu ja pierniczę.
To był ciężki odcinek. Trzeba kliknąć żadne. Jesteśmy. Jarosław Tarkowski. Wy przyszli zabezpieczyć sytuację? Tak. Zgadza się, jestem... Jestem, ja... Musicie mnie posłuchać. Jeśli nie naprawimy naszego błędu... Nie. To był Rakni statek. Gdy złożyła jaja, przenieśli ją do stacji szczelinowej. Myśleli, że... Myślę, że bez Carycy Rakni nie rozwijałby się właściwie. Ona powinna... Tych Rakni nie da się uratować. Eutanazja, nic więcej. Ja duma już to. Oczyszcza... Jak? Sterowniki uzbrajania są w... Nie mogę przewinąć. Musisz tylko wetknąć klucz. Wtedy podam Majrze kody z... Trochę za wcześnie zaczął krzyczeć, że mu coś się wbiło, ale nieważne. Już. Daj kod, idziemy. Łączę. Mam pełny dostęp do ośrodka. Włącz oczyszczanie. Nie mogę tego zrobić. Mam kod. Potwierdzam. Czy możemy od tak sobie biec, czy nie? Biegnij, kurwa, biegnij. Dobra. Udało się. Ja pierdziel, udało się. Dobra, żyjemy. Jeszcze mamy coś na noweli? Śmierć matki. Misja ukończona. Udało się pokonać matkę, wyjąć Rakni w ultralabach. Obudź stację szczelinową za pomocą kolegi pasażerskiej. Dobra, spoko. Pojedziemy do kolegi. O, ja pierdziel. Gdzie jest kolega? No dobra, jest kolega. Myślałem, że uciekłeś. Ten odcinek był dość ciężki. Jeszcze sobie zapiszę na razie czego. Dobra, i idziemy dalej. Otwórz się. Jedziemy. A, ciężki odcinek. Zebranie. Ruszamy do przekaźnika mu? Nie. Przekaźnik mu łączy dziesiątki systemów. Dopóki nie poznamy celu Sarena, tracimy czas. Komandor ma rację. Nie ma co się śpieszyć. Najpierw musimy dowiedzieć się więcej o Sarenie. Od kiedy dowodzisz? Shepard nie jest już dowódcą? Williams, wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Ona tylko próbuje pomóc. Wybaczcie, komandorze. To wyjątkowo trudna misja. Wszyscy się denerwujemy. Odpocznijcie trochę. Załoga, rozejść się. Raporty z Noweli w drodze, komandorze. Mam powiadomić radę? W sumie tak. No się chyba czepiać, że wypuściłem Rakni, ale ich się pierdzielą. Prawdziwy komandorze. Aha. Odnaleźliście Rakni na Noweli? Królowa na wolności! Zdajesz sobie sprawę, co to znaczy? Ile czasu upłynie, nim ponownie rozplenią się po galaktyce? 5. Nie, 4 lata. To nie żart, komandorze. Rakni stanowiły niegdyś największe zagrożenie w galaktyce.
Ta królowa jest inna. Rozumie, dlaczego jej gatunek musiał odejść w zapomnienie. Mam nadzieję, że masz rację, Shepard. Jeśli nie, nasze dzieci zapłacą wysoką cenę. No i trudno. Będziemy czekać na kolejny raport, komandorze. Jak nie powstrzymam żniwiarzy, to nawet nie będzie dzieci. Czy w tym momencie kończyć odcinek, bo tak naprawdę skończyłem misję, sam mogę... W sumie zobaczę, Wirmir, wyścig z czasem, to spokojnie. Tali i Getty. Niezbadany świat... Czyżże. Dobra, to jeszcze pójdę do Tali pogadać z nią na temat właśnie getów, bo pamiętam jak robiłem bunkier getów, to zdobyłem dane faktycznie. W tym razie pójdę do Tali. Ona jest chyba przy reaktorze rdzenia masy. I to jest gdzieś tutaj. Dobra. No halo. Teraz gdzie jest rdzeń masy? Chyba tutaj. Czy to tu? To tu, tu jest Tali. Zajebiście to wygląda. O, jeszcze. Shepard, muszę z tobą porozmawiać. To bardzo ważne. Wszystko w porządku? Pamiętasz te dane z getańskich węzłów kontrolnych? Chciałabym dostać kopię. Chcesz zabrać te dane ze sobą, wracając do wędrownej floty? Te pliki zawierają bardzo potrzebne informacje. Dzięki nim moglibyśmy lepiej zrozumieć gety i odzyskać kontrolę nad naszą planetą. Odkodowanie i analiza tych danych zajmie lata. Może nawet dziesięciolecia, ale będzie warto. Dzięki tym informacjom dowiemy się, jak zmieniły się gety. Okej. Nie ma sprawy. Zrób sobie kopię. My, Quarianie, mamy wobec ciebie ogromny dług. Dług, którego pewnie nigdy nie spłacimy. Niewiele mogę zaoferować. Mogę tylko obiecać, że zostanę z tobą do czasu, aż Saren zostanie pokonany. No i spoko. Nic więcej nie oczekiwałem. Dziękuję, Shepard. Dobra, no i w tym momencie w sumie skończę odcinek, więc subskrybuj, lajkuj, komentuj i czekaj na więcej.